Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteście. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie wszystkie informacje prawdopodobnie połączą Wam się w kropki, albo już się połączyły. Prawdopodobnie sprzed roku, nie sprzed roku, od roku, co się działo, przez ostatni rok. Czyli wyjaśni Wam się sytuacja, co tak naprawdę do chuja pana się działo od tamtego roku. Więc zobaczmy naszą generalną energię. Patrzcie, co mam. Dzisiaj te karty mnie zawołały z powrotem i mówią: mamy wiadomość. Musisz nas wziąć. Więc biorę. No dobra. Powołanie. 43 grzechotka. Wracamy do swojego biznesu, tak jest. Poprzednie życia z numerem 3. Twoja dusza ma tylko jedno wieczne, trwające istnienie. Mamy 4-3-3. Karta wygląda w ten sposób. Poprzednie życia. I grzechotka. Twoja dusza ma tylko jedno wiecznie trwające istnienie. Czyli to jest tak jakby energia, która chce być zaznaczona, że twoje ciało się zmienia, twoja dusza jest cały czas przez jeden czas. To jest tak jakby twoje powołanie z tą grzechotką było zawsze jedno i to samo przez wszystkie twoje wcielenia. Twoje ciało umierało, twoje ciało się rodziło i jesteś teraz w swojej formie, która tak jakby najjaśniej może odebrać, czym jest twoje prawdziwe powołanie. Nie wydaje mi się, że któreś z twoich poprzednich żyć zawierało czytania tarota. Jeżeli tak, to z jakiegoś powodu może one wpłynęły na to, że w tym wcieleniu jesteś tu, gdzie jesteś. Ale jest to jakiegoś rodzaju informacja, to co odbieram, przekazywana przez wszystkie twoje życia. To jest tak jakby to, co widzę, to twoja dusza po prostu idzie przez jedną linię czasu cały czas i na przykład tak, jedno życie, drugie życie, trzecie życie, czwarte, piąte, szóste i tak dalej, i tak dalej. I przez ten jeden cykl mówi się całe życie, które obumiera, ale twoja dusza tak jakby, o, w ten sposób to widzę. Tak energię teraz widzę do tego czytania. To jest tak jakby większy obrazek twojego powołania chce się pokazać. 43. The essence. The rattle is the spirit caller carrying the shaman's prayer to the four directions. The body of the rattle is like the earth spinning on its axis. With the aid of the rattle, the medicine woman instills a desired destiny in her future, closing with the prayer, Great Spirit, may your will be done. The rattle guides us to pray for all the earth, not just for our personal need. When we offer our praise for the highest good of all, everything we need is provided for us. The invitation. The rattle comes to invite you to work with the tools of spirit, but be careful. They are very sharp and can hurt you and others if they are not used mindfully. See your old tools aside and take up the drawing instruments of spirit. You are consciously stepping into partnership with the divine. This is the time for courageous deeds. Do not let your hesitation get in the way of your expression. To jest to, co odbieram.
Dzisiaj musisz się połączyć, wezwać po prostu z tą grzechotką, po prostu wezwać ducha, który otworzy ci większą informację, dostęp do większej informacji. Z tego względu, że to nie jest tak jakby coś, co masz dostać w formie informacji, nie jest jakimś podarunkiem. To jest coś, czego jesteś częścią, czego może do końca nie jesteś świadoma, nie jesteś świadom. Czyli chce być ci dana informacja, która cały czas była twoją częścią. Ale może do tej pory nie byliście aż tak otwarci na to, żeby to usłyszeć. Ciekawy przekaz. Okej, mamy tak, z siódemką. Mamy rattle, czyli grzechotkę mamy z siódemką. 4 i 3 to jest 7 i mamy chariot odwrócony. 10 kielichów odwróconych. Page of cups odwrócony. 2 pentakle odwrócone. To jest to, co odbieram. Te 4 kierunki, w których była mowa w książeczce, to są kierunki tak jakby naleciałości z poprzednich żyć, z których zrezygnowaliście jako twoje, jako wasze powołanie. W związku z tym, że mieliście jakby dokonywać wyboru, czym jest wasza stabilizacja. Często o tym mówiłam, prawda? Więc z jakiegoś kierunku zrezygnujecie, który był częścią waszego poprzedniego życia i odejdziecie od niego, twierdząc, że to nie jest wasz fundament, który daje wam coś stabilnego. Okej. Chodzi o klarowność pewnego umysłu tego, co robicie i tego, kim jesteście. Więc to jest najważniejsze. Jeżeli zawezwiecie tego ducha po to, żeby pokazał wam większy obrazek tego, co się dzieje, wyjdziecie z pewnego rodzaju żonglowania energią, która była propozycją z poprzednich żyć, jako kontynuację. Okej. Zakończycie coś. To nie będzie nowy początek, którym będzie mówił: okej, zaczynam od nowa, powiedzmy, robienie coś, co nigdy wcześniej nie robiłam, nie robiłem. To nie będzie ta decyzja. Czyli cokolwiek, co zakończycie, będzie brakiem kontynuacji naleciałości z poprzednich żyć, które były jakąś niedokończoną formą przeżywania przez was tu i teraz czegoś, co wcześniej interpretowaliście jako karma, ale było to po prostu wynikiem tego, że wasi przodkowie po prostu uchodzili tymi drogami. Więc nie zaczynacie nic nowego od zera. Jeżeli coś kontynuujecie, to jest to kontynuacja, ale nie zaczynacie tego od zera, czyli już coś zbudowaliście i będziecie to kontynuować, jednocześnie decydując się, co tak naprawdę nie należy do was. Czyli wszelkie zatrzymanie, etap zatrzymania, w którym byliście, wiązał się z rozpoznaniem, co nie daje wam emocjonalnego spełnienia, jeśli chodzi o propozycje z waszych poprzednich żyć. I wyjdziecie jakby z braku zrozumienia tego, co robicie, ok? Czyli wejdziecie w linię czasu z powrotem, słyszę, pomimo tego, że jest odwrócony ten głupiec, gdzie jesteście w stanie przyjąć zmaterializowaną formę manifestacji, czyli ją przetransmutować w namacalny obiekt, powiedzmy
przez ostatnie 3 lata nie miałam tej szklanej butelki, ale ta szklana butelka była formą tego, w jaki sposób się traktuje. Jak? To znaczy w sposób klarowny, jasny i czysty. Więc w końcu sposób, w jaki sama siebie traktowałam, wymanifestował się w postaci prezentu, który dostałam w postaci tej butelki, prawda? Czyli to jest jakby to, co mam na myśli, mówiąc, że twój stan mentalny materializuje się w Króla Pentakli. Czyli to nie jest kwestia tego, że masz coś mieć zmaterializowanego w formie pieniędzy. Może to być zmaterializowane w formie pieniędzy. Chodzi tutaj o namacalną różnicę pomiędzy Ace of Cups, które jest odwrócone. Czyli to nie jest forma odebrania w miłości, czyli emocjonalnej wymianie miłości, tylko to jest forma materialna twojej manifestacji. Czyli to może być z tą grzechotką na przykład zmiana narzędzia, którym się posługujesz, zmiana tego, co bierzesz w ręce. To może być nowy obiekt, który może sobie kupisz albo dostaniesz, który będzie reprezentacją, będzie odzwierciedleniem twojego... Pamiętacie, mówiłam o przekazie, w którym widzę ten sam kubek 10 lat temu i 10 lat później. To znaczy, ten jeden element, który cię łączy z inną manifestacją na innej linii czasu, to jest ten jeden przedmiot. Czyli wystarczy, że mam ten jeden przedmiot i ten jeden przedmiot jest tym samym identycznie przedmiotem, który jest na linii czasu bycia w twoim największym potencjale, czymkolwiek ono jest, jeśli to ma sens. Więc to nie jest coś, co zaczynacie od nowa, jakby tą formę manifestacji, ale na pewno jest ona w momencie, w którym będzie widoczna. Osiem pentakli, odwrócone. To jest tak, jakby nie zaczynacie nowej pracy, która nie będzie zintegrowana z waszym powołaniem. I to jest to, co się zmienia, koło fortuny. Jeszcze raz, nie zaczniecie nowej pracy, jeżeli nie zaczniecie nowej manifestacji, nie zaczniecie nowego początku, czymkolwiek jest, nie zaczniecie nowej relacji, jeżeli nie jest odpowiedzią na wasze prawdziwe powołanie. Koniec, kropka. Z tego względu, że to jest to, co się zmienia. Więc jeżeli masz informację, że masz coś robić nowego, czego nigdy wcześniej nie robiliście, najprawdopodobniej nie jest to... Najprawdopodobniej nie jest to... Powiem tak, żeby zbytnio nie ingerować w wasze decyzje. Nie będziecie kontynuować pracy opartej na papieżycy odwróconej, czyli na odwróconej intuicji. Nie będziecie ani zaczynać nowej pracy, ani nie będziecie kontynuować nowej czegokolwiek manifestacji, jeśli jest oparte na papieżycy odwróconej. I to jest to, co się zmienia. I to jest ta zmiana ze względu na to, że moment, w którym masz wykonać swoje powołanie w tym życiu, to jest właśnie ten moment. Okej, mamy 3 pałki i 8 pałek odwróconych. To jest tak, jakby
obserwujesz, będziesz obserwować, będziesz tym, który patrzy w tą wizję jako bez komunikowania, bez robienia akcji, bez informowania, słyszę. I teraz nagle włącza się jakby informacja na temat systemu, w którym jesteś. Ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że tak jakby twój system, w którym jesteś, wymaga od ciebie ciszy. Słyszę, pogódź się z ciszą. To jest tak, jakby cisza jest częścią twojej największej, najwyższej linii czasu. W związku z tym masz się odnaleźć w ciszy, cokolwiek to znaczy. Okej. Okej, już wiem, co to znaczy. To znaczy, że masz sam ze sobą, sama ze sobą zbić w sobie obiekcje co do cyklów karmicznych, które nie należały do ciebie. Jeszcze raz, masz zbić obiekcje co do cyklów karmicznych, które nie należały do ciebie. Musisz mieć pewność w tym, że coś nie należało do ciebie. Musisz mieć pewność w tym, że to nie dotyczyło ciebie, że to nie było o tobie, że to nie mowa o tobie, że po prostu z racji tego, że byliście w jakimś systemie, byliście tam wciągnięci ze względu na waszą nieświadomość i to ktoś korzystał z was, nie wiedząc tego, że wy z tego nie korzystacie. Myśleliście, że jesteście czegoś częścią, ale nie byliście i musicie mieć świadomość tego, jaki cykl nie był. No to jest cały czas ta sama wiadomość, tak? Czyli chodzi o poprzednie życia, które cały czas jakby narzucały się, żeby je realizować, ale nie należały do was. I teraz dopiero będziecie mieć jasność i klarowność, co to jest. Okej. Będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. 25 zł tyle kosztuje przedłużone czytanie. Napisz do mnie i udostępnię ci na YouTubie przedłużone czytanie. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa, pa.